A więc pomodlmy się teraz. Panie, przychodzę do Ciebie, przyjść Twoje imię, podziękować Ci, Panie, za to, że mam przywilej dzisiaj w tak szczególnym dniu głosić Twoje słowo. Proszę Cię, Panie, abyś moje usta wkładał je właśnie, Twoje, żeby to, co będę mówił, było tylko i od Ciebie, Panie, tylko i wyłącznie od Ciebie, byś poruszał nasze serca. Dziękuję Ci za to, Panie, z góry, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy sobie, kochani, list świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 do 18 wiersza. I przeczytam Wam szybciutko te słowa, do których jeszcze będziemy wracać. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to Wam mówimy w podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Bóg na dany znak, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy już razem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Czy te słowa, które słyszeliśmy, pocieszają nas? Czy nas martwią? Czy wywołują w nas radość, czy strach i zmartwienie? Kochani, Jezus zmartwychwstał. Czy to jest oczywiste? Czy to jest dla Ciebie oczywiste? Dzisiaj będziemy to rozważać i będę dzisiaj, jak Wam obiecuję, bardzo serio. Ja pytam Cię serio. Czy dla Ciebie jest to oczywiste, że Jezus zmartwychwstał? Wiele jest teorii na temat tego wydarzenia. Jakaś Twoja teoria? Jakaś Twoja teoria? Od tego właśnie zależy Twoje życie wieczne. Może powiesz, ono zależy od mojej wiary. W porządku, zgodzę się, słusznie mówisz, a zatem zapytam Cię, jaka jest Twoja wiara? Znam wielu takich wierzących, którzy fascynują się różnymi teoriami. Czytają książki na temat tego, że Jezus nie umarł, a że był odurzony, że uciekł z Marią Heleną, czy pojechał do Francji, że tam są jego potomkowie, następcy i tak dalej, i tak dalej. Ci autorzy będą odpowiadać przed Bogiem za karmienie ludzi swoimi bredniami, kochani. Piszą książki beletrystyczne w taki sposób, żeby wyglądały na dokumenty. To wielka umiejętność pochodząca od samego diabła. Naprawdę, to umiejętność pochodząca od samego diabła. Kim są ci ludzie, którzy określają się jako wierzący, szukają innego rozwiązania? Może wśród nas są tacy? A w co tak naprawdę wierzą? Z pewnością nie wierzą Biblii, ani Bogu Biblii, nie wierzą Jego Słowu, poza tym, że chodzą do Kościoła. W końcu, po co celebrują Wielkanoc? Znam osobiście takich wielu. Nie wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale z przyjemnością zasiadają do stołu, aby się najeść, popić i zabawić. Aby pod płaszczykiem wiary to czynić. Do którego grona Ty należysz? Do którego grona należysz? Nie uwierzycie, ale od ewangelików słyszałem o fascynowaniu się takimi materiałami, które mówią o tym, że Jezus gdzie był, prawda, pobierał jakieś nauki na Tybecie u Dalai Lamy, że do Francji wyjechał, to już o tym słyszeli, że nie umarł na krzyżu. Pamiętajcie o jednym. Nie ma chrześcijaństwa bez zmartwychwstania. Może powiesz, wystarczy przecież śmierć. I w pewnym sensie będziesz miał rację. Może powiesz, bo dług zostaje przecież w ten sposób spłacony przez śmierć, prawda? Po co zatem zmartwychwstanie? Już Wam mówię po co.
Bez Niego nie mielibyśmy Jezusa Boga, ale zwykłego faceta. Bez Niego nie mielibyśmy orędownika, inaczej adwokata, który wstawia się za nami. Bez zmartwychwstania nie mielibyśmy dowodu na to, że my zmartwychwstaniemy. Bez tego nie byłoby głowy Kościoła. Bez Niego nie byłoby komu wrócić po Kościół swój. Bez zmartwychwstania nie byłoby komu sądzić żywych i umarłych, bo to przecież Jemu, Jezusowi, został dany ten przywilej przez Boga Ojca. Ciekawostka. W czasach Jezusa była grupa wierzących w zmartwychwstanie. Byli to faryzeusze. I o dziwo, o ironię, właśnie oni krzyczeli: ukrzyżuj go! Może w ten sposób chcieli się przekonać, czy to zmartwychwstanie nastąpi. Nie, prawda, to oczywiście ironizuje. Ale była też grupa faryzeuszy, saduceuszy, która nie wierzyła w zmartwychwstanie. Jezus, zmartwychwstając, udowodnił im to, że nie mieli racji. Dzisiaj również spotykamy ludzi w kościołach, kochani, w kościołach, którym trzeba to udowadniać. Słuchajcie dzisiejszej audycji, to usłyszycie reportaż z Polski, ludzi zapytanych na ulicy, co dla nich znaczy zmartwychwstanie Jezusa. To są ludzie, którzy określają się jako wierzący. Nie znacie takich. Po co oni w ogóle są w kościołach? Jeśli dzisiaj jest między nami ktoś, kto ma co do tego wątpliwości, to niech się dzisiaj określi, ale niech jeszcze nie wychodzi, kochani. Jeszcze ktoś ma. Niech nie wychodzi. Niech posłucha do końca, bo może właśnie dzisiaj zostanie przekonany. Jeśli jednak to nie nastąpi, to niech nie zasiada dzisiaj do stołu, aby to święto celebrować. Niech pójdzie do kina. Bóg nie lubi cudzerców. Wtedy również byli tacy, którzy z góry zakładali, że to zmartwychwstanie to będzie oszustwo. Posłuchajcie, w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, w 64 wierszu czytamy: rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał zmarły, i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Czy znacie ten werset? Wtedy mówili już to ludzie, faryzeusze, Żydzi. Rzymianom kazali postawić specjalne władze, specjalne straże przed grobem, żeby czasem apostołowie nie wykradli i nie zrobili, prawda, oszustwa. Do dzisiaj szukają ciała Jezusa, ale nie znajdą. Dlaczego nie znajdą? Kto mi powie? Dlaczego go nie ma? Bo zmartwychwstał! Prawo! W grobie go nie ma, takiego grobu się nie znajdzie, prawda? No, diabeł by chciał, żeby znalazł. Diabeł robi wszystko, ale nie znajdzie też. Gdyby to ciało było gdzieś na ziemi, diabeł by się dawno postarał o to, żeby zostało znalezione. Na pewno już by się o to postarał. A więc, czy w to wierzysz? Ludzie mówią, że został odurzony. Może coś w tej gąbce z octem podali mu na krzyżu. Wiecie, co było ta gąbka z octem? W tej gąbce rzeczywiście był pewien narkotyk. Ona była nasączona tym narkotykiem i potem wysuszona kilka razy, zamaczana i wysuszana, także to było sproszkowane, było bardzo stężone i to służyło obniżeniu poziomu bólu. Kiedy się to zamaczało do octu, to zaczynało wtedy działać właściwie i ten, który wisiał na krzyżu z bólu, kiedy miał podaną tą gąbkę na kiju z tym octem, to z pasją to ssał, bo mu to uśmierzało ból. Co zrobił Jezus? Jezus odepchnął. Jezus nie chciał, żeby go przestało boleć. On chciał cierpieć do końca. Czy to nie jest fascynujące? Czy to nie jest poświęcenie? Do granic? Każdy z nas by wył: morfiny! A Jezus nic. Jezus powiedział: wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I oddał ducha, tak widzicie na filmie. Ale zmartwychwstał, to jest nasza radość. A więc trochę wersetów biblijnych. Ewangelia Marka 1, 2, 3 to dla tych, którzy mają wątpliwości, co do zmartwychwstania Jezusa. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, przemienił się przed nimi.
Może pomyślicie, to nie ma nic wspólnego z zmartwychwstaniem. Otóż mylicie się. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. W dziewiątym Ewangelii Marka do 10 czytamy, a gdy zstępował z góry, przekazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstał. Widzieli coś, czego inni nie widzieli. Jezus powiedział, nie mówcie o tym nikomu, zostawcie to dla siebie, dopóki nie zmartwychwstanę. Wtedy dopiero powiedzcie. Bo wcześniej, ja nie chcę, żeby ludzie wierzyli we mnie dlatego, że robię takie widowiska, że mogę się przemieniać. Ja chcę, żeby wierzyli mi dla mojego słowa, żeby uwierzyli w moje zbawienie, żeby nie potraktowali tego jako hokus pokus. Mateusza 17:9, przepraszam, czytamy, a gdy schodzili z góry, przekazał im Jezus, mówiąc, nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Drugi werset to powtarza. W Ewangelii Łukasza 18:33 czytamy, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Jana 11:25, rzekł im Jezus, ja więc zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dzieje apostolskie 4:1-2. Gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Widzicie, saduceusze właśnie w to nie wierzyli, byli oburzeni, że ktokolwiek naucza o zmartwychwstaniu. Czy może jest ktoś wśród nas taki, kto, jak saduceusz? My się obrażamy, kiedy na nas ktoś mówi faryzeusz, ale faryzeusz to było dostojne towarzystwo. To byli ludzie bardzo wykształceni, pobożni, tylko że jacy hipokryci, prawda? Nie sami nie żyli tak, jak nauczali. Dlatego dziś jest to synonimem takiej hipokryzji i fałszywości. Dzieje apostolskie. Przepraszam, jeszcze wam coś powiem. My dzisiaj również nauczamy zmartwychwstanie w Jezusie. To jest właśnie Nowe Narodzenie. Nowe Narodzenie. To jest zmartwychwstanie nasze. Nasze. Ale to się może dokonać tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Bez Jezusa to się nie może dokonać. Czyli do tej listy wszystkich atrybutów, jakie podałem wcześniej, że bez Jezusa zmartwychwstania nie byłoby tych rzeczy, również nie byłoby i Nowego Narodzenia. Pierwszy list Piotra 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego urodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie miałby żadnej nadziei na urodzenie się w nadziei żywej. Do nadziei. Nadziei. Ku nadziei. Jakkolwiek byś chciał to określić. Mateusza 16:21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Dzieje apostolskie 17:31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim poprzez, jak myślicie, przez co? Poprzez wskrzeszenie go z martwych. Na nic by był dzisiejszy Kościół bez tego. Mateusza 28:6. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Leżał? Było miejsce puste, prawda? Pokazał się swoim uczniom, potem się pokazał 500 ludziom jeszcze. Historia o tym mówi. Jan 27:14. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Ci wszyscy uczniowie zostali zamordowani. Nie, bo żaden nie umarł śmiercią naturalną, oprócz Jana. Wszyscy zostali zamordowani, jeden głową w dół, Piotr. Za to, że mówili kłamstwo. Że Jezus zmartwychwstał. Że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Dałbyś się ukrzyżować, czy posadzić na krzesło elektryczne za kłamstwo? Krzyczałbyś pierwszy, żartowałem, nie, to był tylko żart, przepraszam, wycofuję się. Śmierć krzyżowa, widzieliście, jaka to była śmierć. To nie była tylko śmierć po to, żeby zabić człowieka. To było po to, żeby człowieka umęczyć.
gwoźdź wbijany tu w to miejsce, stwarzają największy ból, jaki człowiek może sobie wyobrazić. Tu jest splot nerwów. Sam splot nerwowy się wbija gwoździe. To samo w nogi, w tym miejscu jest splot nerwowy. To nie był przypadek. Ten, kto by wisiał na krzyżu, musiał cierpieć. I tych apostołów, 11, jak mówię, którzy byli świadkami Jezusa Chrystusa zmarłą śmiercią tragiczną. Na krzyżu niektórzy przecięci głowy, a na krzyżu najgorszą śmiercią. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, Mateusza 16:21, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele cierpieć. Że mógłby się nie zgodzić. Widzieliście ten film, co krzyczał ten drugi łot z krzyża? Jak jesteś taki wielki, jesteś Mesjaszem, to zejdź z krzyża i nas również uwolni. Pokaż, jaką masz moc. Jezus zdecydował się sam pójść i wycierpieć. Dzieje apostolskie 17:31. Patrzcie, ile tego jest. Ile tego jest w Biblii, ile jest słów, ile jest świadectw, ile jest dowodów na to, czy możemy to ignorować, czy może to ignorować człowiek, który czyta Pismo Święte, który wierzy w Bogu, a jednak są tacy. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Byle kto by nie mógł tego świata sądzić. Bóg dał dowód na to. Wskrzesił go z martwych. Mateusza 28:6. Nie ma go tu, bo powstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał. Jan 21:14. Trzeci już raz ukazał się. Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Dzieje apostolskie 3:15. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Rzymian 4:25. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jeżeli życia tego nie prowadzi, nie jesteś zmartwychwstały w Jezusie Chrystusie, nie jesteś narodzony. Rzymian 6:13. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale odnawiajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Rzymian 8:11. A jeśli duch tego, którego Jezus, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to jest ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciało przez ducha swego, który mieszka w was. Czy mogłoby się to stać bez zmartwychwstania? Nie mogło się. Jeżeli ktoś z was ma takie książki w domu o tym, że Jezusa nie zabito na krzyżu, tylko gdzieś tam poszedł sobie żyć, to wyrzućcie to do śmieci. I wstydźcie się i przepraszajcie Boga, że takie rzeczy czytacie. Znacie ten werset Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Panem jest i w sercu wierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Jeśli nie będziesz wierzył, że Bóg wzbudził go z martwych, możesz sobie wyznawać Jezusa Panem, ile chcesz. Nic się nie zmieni w twoim życiu. Nic się nie stanie. To są dwa warunki, które są nierozłączne. Czy stałe wyznanie ustami i wiara w zmartwychwstanie. Pierwszy list do Koryntian 15:12. A jeśli o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić między wami, że zmartwychwstania nie ma? Jakże mogą mówić, że zmartwychwstania nie ma? Wrócimy teraz z powrotem do listu do Tesaloniczan, który na początku zacytowałem. 4:13-18. Posłuchajcie. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Czy masz nadzieję, kiedy zaśniesz? Albowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli.
A o to wam mówimy na podstawie Słowa Bożego, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czy jesteś pewien tego, że umrzesz w Chrystusie? Czy jesteś, więcej powiem, czy jesteś pewien tego, czy pewna tego, że umarłaś już w Chrystusie? Co znaczy umrzeć w Chrystusie? Może dalej, jak posłuchasz, to zrozumiesz. Ale my, którzy pozostaniemy przy życiu, nie martwcie się, dla nas jest też nadzieja, nie musimy umierać, żeby tam się znaleźć, prawda? Razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, Jezus zejdzie tutaj, porwie nas w ramiona i tak się będzie trzymać, żebyś nie spadł, nie spadła z płotem na ziemię i tak będzie i jak to będzie w mgnieniu oka, o tak, koniec, nie ma nic. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Powtórzę jeszcze ten werset, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, ale tylko ci, którzy pozostaną w życiu w Chrystusie Jezusie, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Zawsze będziemy z Panem. Ale wam coś jeszcze więcej powiem. Zawsze będziemy też sobą nawzajem. Może jakbyśmy mieli na duże nagrody, to będziemy na różnych poziomach. Nie wiem. Może będziemy musieli windami się do siebie jeździć, a może będziemy po prostu latać jak aniołowie. Tego nie wiem. Bóg powiedział, że przygotował nam to, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, co na rozum nie padło człowiekowi. Ale będą wspaniałe rzeczy dla tych, którzy umarli w Chrystusie, bądź w ciele, bądź w duchu. Nie ma znaczenia. Pan wróci. Na pewno wróci. Ale czy ciebie zostanie we właściwej formie? Czy ty doznałeś w nim zmartwychwstania duchowego? Czy zmartwychwstałeś do nowego życia? Czy dalej jesteś chodzącym trupem? Uważaj. Uważaj. Bo może już cuchniesz. Wielu jest takich. Są chodzącymi trupami religijnymi, którzy już cuchną. Powiemy o aplikacji. Poproszę naszą Kasię. Jest tutaj Kasia. Jest Kasia, żeby tam zagrała? Czy nie ma Kasia? Nie ma Kasi, trudno. Będziemy udawać, że jest muzyka. Może? Będziemy dobrze udawać. Może nasz synek nam puści pierwszą pieśń podkład cichutko, żebyśmy mieli. Że tak do rozmyślania, wiecie, taki dobry klimat. Czy przeszedłeś z życia do śmierci? Wiecie co? Ja teraz będę wam mówił rzeczy, które mogą dotykać waszych serc. I proszę was, żebyście przychodzili do przodu, żebyście klękali tutaj i oddawali Panu to wszystko, co macie do oddania, co będzie wymienione tutaj, a może czego jeszcze nawet nie zdołam wymienić. W ciszy będziecie się modlić. Będziemy jeszcze tutaj nad wami też się modlić jako liderzy. Zróbmy ten gest dzisiaj. Przychodźmy do Pana w tym momencie, kiedy On zmartwychwstał wszystkie nasze grzechy na siebie, stał się do tego stopnia jednym grzechem za nas, że Bóg go odrzucił na krzyżu i Jezus to poczuł i powiedział: Panie, czemuś mnie... Co powiedział? Kto słyszał? Czemuś mnie co? Opuścił. Bóg go opuścił dla nas. To był Jezus w tym momencie, kiedy wisiał na krzyżu jednym wielkim grzechem, ale po zmartwychwstaniu połączył się, bo włączył, bo zmartwychwstał w nowym ciele, uwielbiony właśnie w takim, jaki się przemienił przy Piotrze, o czym ludzie dzisiaj czytali. To była ta tajemnica, o której mówił Piotrowi: nie mówcie tego nikomu, aż nie zmartwychwstał. Wtedy zrozumiecie, co się ze mną stało, jak widzicie na tej górze przemienienia. Właśnie taki poszedł do nieba, biały, piękny, czysty. Czystym, nowym ciele, również twoje problemy wziąć na siebie. Tak naprawdę nigdy nie oddałeś mu swojego życia, nie uznałeś zmartwychwstania duchowego w nim, wyjdź do przodu, klęknij.
też. Czy Jezus mógłby teraz ci powiedzieć zbawienia wersetem: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły? Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało w bliskiej śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i pamiętaj się, jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdzie złodziej, a nie dowiesz się, w której godzinie cię zaskoczy. Na zewnątrz jesteś piękny, jakoś jeszcze wyglądasz, przychodzisz do Harvest Bible Chapel do kościoła z Biblią pod ręką, śpiewasz pieśni, może nawet służysz, ale twoje serce nie bije dla Jezusa. Gdy serce zaczęło bić, przyjdź tu do przodu, uklęknij, nie wstydź się, Pan cię widzi. Czy w twoim sercu panuje Chrystus? Czy masz głód Jego słowa? Jeśli nie, przyjdź Mu to oddaj, poproś, aby to uczynił w twoim życiu. Czy nie możesz się doczekać spędzenia czasu z Jezusem i twoimi przyjaciółmi, twoim kościołem, twoimi braćmi i siostrami? Czy nie możesz się doczekać dnia twojej grupy biblijnej, aby się więcej dowiedzieć o swoim Zbawicielu? Czy rozmyślasz o tym, co przeczytałeś? Psalm 119, 47 werset i 8 mówi: rozkoszuj się przykazaniami twoimi. Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, które pokochałem. Czy możesz tak powiedzieć? Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach twoich. Czy jesteś żywy, czy umarły? Potrzebujesz Panu oddać swoje grzechy, potrzebujesz oddać swoje zniewolenia, masz jakieś problemy w domu, w rodzinie, w pracy, masz problem z sobą, jesteś zasmucony, jest ci ciężko, masz depresję. Przyjdź do przodu, uklęknij. Dzisiaj możesz być uzdrowiony z tego. Czy jesteś żywy, czy umarły? Czy szukasz okazji, aby podzielić się z Ewangelią z innymi? Czy modlisz się o innych ludzi? O kogo ostatnio wołałeś do Pana w prośbie, poście i modlitwie? Czy rozmawiasz ze swoim Ojcem Niebieskim codziennie? Ja jestem Ojcem, kochani, i nie jestem nawet w stanie Wam opisać tego, co się dzieje w moim sercu, kiedy moje dzieci ze mną rozmawiają. Czy rozmawiasz ze swoim Ojcem Niebieskim codziennie? Przyjdź tutaj do przodu, porozmawiaj z Nim. Czy szukasz okazji do pracy dla Pana bez względu na okoliczności i koszty? Pan ci odpłaci. Pan miłuje wodnego dawcę. Słyszałeś już dzisiaj. Czy jesteś żywy, czy umarły? Czy usuwasz ze swojego życia wszystko, co zasmuca twojego Ojca Niebieskiego? Na przykład obgadywania, plotki, niemoralne programy telewizyjne. Najbezpieczniej jest oglądać animalne dyskawy. Czy chodzisz do miejsc, do których Jezus by nie poszedł? Czy coś cię zniewala? Na przykład alkohol, papierosy, kobiety, pieniądze, hazard, niemoralne rozrywki, żarty, pusta mowa, brudny język, kłamstwa, nieuczciwość? Oddaj to Panu dzisiaj. Pan patrzy z góry. Patrzy, wyjdź do przodu, klęknij. Czy jesteś żywy, czy umarły? Czy usuwasz z tego życia wszystko, co go zasmuca? Wyjdź do przodu i oddaj to wszystko Jezusowi. Nie zwlekaj. Może ludzie ci mówią tak jak w tym psalmie, posłuchaj psalm 3 czy 5. Wielu mówi o mnie, nie ma dla mnie ratunku u Boga. Może jesteś w takiej sytuacji, że mówią ci, nie ma dla ciebie ratunku. Jesteś tak pokręcony i tak grzeszny, że nie ma na ciebie ratunku. Nie, to nieprawda. To jest oszustwo szatana. Dla każdego jest ratunek. Dalej możecie czytać. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją,
głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi ze świętej góry swojej. Wołaj do Pana głosem dzisiaj, tak aby Pan odpowiadał ci ze świętej góry. Pamiętaj więc, z czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, mówi objawienie 3:5. Strzeż tego i upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz sadę z kilka osób, które nie skalałeś swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia jego z księgi żywota. To znaczy, że może być ono wymazane. I wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Czy chcesz, żeby twoje imię zostało wyznane przed Ojcem i jego aniołami? Czy chcesz? Może powinieneś zaśpiewać dzisiaj tą pieśń. Wstałeś i zabrałeś te wszystkie nasze ciężary do Boga, Ojca. Oczywiście zdarzyło się to 2000 lat temu, to się zdarza cały czas w historii naszej rzeczywistości. I oddajemy Ci teraz wszystkie nasze trwogi, troski, kłopoty. Oddajemy Ci, Panie, abyś w dalszym ciągu je zabierał z sobą.
i przedstawiał je swojemu Ojcu. Wybaczał nam, oczyszczał nas, byśmy przed Twoim Ojcem wyglądali jako usprawiedliwieni, czyści, abyśmy dostąpili Twojego przywileju białych szat przed Twoim tronem. Tak jak dzisiaj grupa uwielbiająca była na biało ubrana, tak sobie wyobrażam, że wszyscy tam będziemy ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi Jezusa. I dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci za ten moment, Panie. Dziękuję za ten święty moment. Chcemy się teraz radować, Panie, z Twojego zmartwychwstania. Pragnę Ci zaśpiewać pieśń ze wszystkimi, Panie, która Cię w tym uwielbi. Dziękuję Ci za Twojego Syna i naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Wy, którzy klęczycie nam, możecie powstać i wielbić Pana, zostańcie na swoich miejscach, potem nasi liderzy przyjdą, będą się z Wami modlić, o Was też modlić, a Wy powstańcie wszyscy i będziemy śpiewać pieśń nową.